Witajcie serdecznie, widzowie, na kolejnej wyprawie. Dzisiaj zwiedzamy ten budynek, który stoi właśnie za mną. Jest to budynek stacji kolejowej, bo tam od razu jest stacja kolejowa. Przyjechaliśmy właśnie pociągiem tutaj, więc idziemy na zwiedzanie. Zobaczymy, jak ktoś tam w środku prezentuje wszystko. Ma to zapewne 2 piętra i poddasze, więc może być całkiem fajnie. Wejście raczej bezproblemowe, więc zobaczycie, jak to wygląda na filmie. Dobra, tutaj mamy wejście. Dzisiaj mamy gościa na Urbexie. Maja was wita serdecznie. Idziemy do wejścia. Wejście przez piwnicę, jak widzicie. Jakie wejście mamy? Co tu w ogóle jakieś pełno beczek robi? Dziwne. Mamy jakieś pomieszczenie też zasypane jakimiś gratami. Kurde, co tu jest? Ja pierniczę. I uważaj, bo to są takie metalowe elementy z tych beczek, widzisz? Tutaj kratka z piwnicy. Można iść dalej. Lamp chyba na razie nie wyciągam, nie? Jak myślisz? To idziemy tu, czy tam nic nie ma? Pełno tych beczek. Co to tu robi, to nie mam pojęcia. Uważaj, bo tu szkło jest też. Co to mogło być? Na co? No, w sumie. Chyba, że to może nie była stacja kolejowa, tylko po prostu tak było przy torach ustawione. Że wcale to nie była stacja kolejowa, ani nic. Jeszcze tym bardziej, że tych beczek tak dużo, co nie? Dobra, ja wyjmę tą lampę w sumie, bo będzie lepiej widać. Tu mamy lampy. Lampy wyciągnięte. Można iść dalej. Teraz wam chociaż lepiej pokażę, co tutaj się mieści. Będzie lepiej widać. Jakie tu są korytarze w ogóle? Są jakieś schody na górę w ogóle. Trzeba iść to? Piwnicy. Tu jakieś wiadla stare też widać. Tu jakaś skrzynka plastikowa z samym gruzem w sumie. Ej, no kurwa, wali się to też. Wali. No, to tak.
uważaj na te pajęczyny, bo... To jakieś takie małe pomieszczenie. No dobra, tu nic nie ma. Tu takie co się zwisi się tylko. Obiekt w takim średnim stanie w niektórych miejscach, tak jak tutaj na przykład widzicie, no ale jeszcze nie ma jakoś tak mega tragicznie. Co? Jakieś sznury jeszcze. W ogóle wygląda jak masz takie wędzarnie na przykład, nie? No, w sumie. To idziemy tutaj? Idziemy teraz po schodach. Prawdopodobnie na pierwsze piętro. Wiesz, to te okna tak trzaskają, jak tak wieje. Jak jest taki wiatr, to nigdy nic nie wiadomo w sumie. Mam tutaj zastawione drzwi, tu nie wejdziemy raczej. Dobra, to idziemy tu. Ohoho, jak to wygląda, ty. No to mega klimatycznie wygląda. Tam w ogóle w tych skrzynkach jeszcze jakieś słoiki stare są, czy puszki, coś takiego. Kurde, mega to wygląda. Dobra. Co, idziemy na górę, nie? Bo to jest zamurowane. Dobra, czy nie wejdziemy. Nie wiem. Teraz pytanie, czy to wiatr wydaje takie dźwięki, czy tu faktycznie ktoś jest? Ej, Maja. Gdzie byłaś? Kiedy? Tak trzasło. Nie? Tak jakby na dole, co nie? Co, idziemy do góry? No, schody chyba gid w miarę właśnie. W sumie tam... Kurde, no faktycznie nie wiem, czy się opłaca ryzykować. Bo tam jak widzicie, te schody są już tu pęknięte, w sumie przy samej górze. Dobra, to sobie chyba odpuścimy tutaj. Tylko, może jest jeszcze jakaś inna klatka też możliwa. Nie? No nie wiem, zobaczymy. Nie no, ale musicie zrozumieć, że... Jak coś jest w takim stanie, to nie warto ryzykować akurat. Bo takie schody to nie jest dobre rozwiązanie, żeby tam wchodzić. Wybaczcie niestety. Idziemy tu, nie? Było. Tutaj znowu mijamy te beczki, tędy byśmy przyszli. No, innej klatki schodowej to tu nie ma. Jeszcze możemy z tu zobaczyć ewentualnie. Te schody, nie wiem, czy tam widzieliście, ale na kamerze czy to było widać, ale na żywo to wyglądało naprawdę tragicznie tam. Jeśli chodzi o tą górę tych schodów, bo dół jeszcze ok, ale ta góra to już tak średnio. Tutaj jeszcze jakieś takie wskaźniki też widzicie. Coś takiego to było. No szkoda w sumie, że tam te wejście na tą górę takie ryzykowne mega. No ale serio się nie opłaca.
sumie zwiedziliśmy ile? Jedno piętro? No. Ale nie w całości, szczerze mówiąc. No w sumie. Ale to schody to nie, ostatnio wyglądały. No bez kitu, nie? Słabo to wyglądało. Nie wiem, jeszcze możemy wam to z zewnątrz ewentualnie pokazać. Obejdziemy się tam jeszcze dookoła. Ale pocieszyć was mogę w taki sposób, że jeśli chodzi o te ostatnie piętro, ciężko z wejściem. Zauważyliśmy to właśnie zanimśmy tutaj weszli do środka tego całego obiektu. Tutaj jeszcze okej. Okay. Tam to jeszcze się trzyma, ale tam wyżej to tam już mówię. Tam już normalnie można powiedzieć w sumie dosłownie, że tam las wyrastał w środku. No a tutaj widać właśnie tą kratkę sodową, co myśmy nią przed chwilą szli, myśmy się zawrócili tak naprawdę. No tutaj jest ta klatka sodowa, nie? No tam myśmy byli właśnie. Nie wiem. Ani to te okna się nie ruszają. Nie wiem, co tam tak trzaska w środku. Może tam faktycznie ktoś jest. Nie mam pojęcia. Dlatego. No cóż, no. Takie urbeksy też się zdarzają. Nie wszędzie się da wejść. Albo inaczej, nie wszędzie się opłaca wchodzić, bo jak widać, że budynek jest w stanie takim jaki jest, no to wiadomo, że nie ma co ryzykować. Choć są tacy ryzykanci, ale ja uważam, że to trochę się nie opłaca, bo ryzykować swoje życie, żeby zwiedzić taki jeden budynek, to moim zdaniem trochę nieopłacalne. Jeszcze tu wam mogę ewentualnie pokazać, co jest tutaj w oknach albo coś. Jakaś łazienka może, bo wykafelkowane wszystko. No tutaj ta piwnica cała, co myśmy tam wchodzili. Chociaż piwnica się udało zwiedzić. Jeszcze masz mi tę lampę na chwilę? Nagrał jeszcze tutaj. I tutaj trzeba będzie trochę ten się w akrobatę pobawić. Ogółem. Wygląda tak. No. Dzięki. Tu mamy kolejny bok tego budynku właśnie. O i przejeżdżający pociąg akurat. Że widzicie, to jest dosłownie obok tego peronu naszego. Jest to stabilne. Chyba w miarę tak. Tutaj trochę ryzykownie, bo w sumie jesteśmy nie dość obok dworca, to jeszcze obok głównej ulicy, która jest tam. Tylko jestem teraz na widoku, ale raz się żyje. Dobra, to nic więcej w sumie nie mam wam co tutaj pokazać. Ja może jeszcze pójdę tam od przodu, jak myśmy tu weszli. Ja bym nie ufała, bo ty po płacić na nas, żeby powiedzieć dzwonić. Serio? Ale co, gdzieś tam z ulicy? No ten, to ten. Aha, ten? No to jak zaczął... Aha, no to jak zaczął dzwonić, to... Trochę lipa, bo nie wiadomo do kogo. Czy do jakiegoś kolegi se dzwonisz, na przykład na policję, nie? Że tu chodzimy. Bo tu jest ogółem, tego akurat nie nagrałem z zewnątrz, ale tam niby były kartki, że podobno nie można wchodzić, no ale to wiadomo.
To by było na tyle raczej, no. Lampy już można wyłączyć, bo się raczej nie przydadzą. Niestety nie tym razem. No. Tutaj muszę sprawdzić. Teraz tam jeszcze wejdę, nie? Jak już tu jesteśmy. Na tą deskę nie wchodzę, bo zbytnio jej nie ufam. Jeszcze możemy zobaczyć, co tu przez te okna widać. Albo jednak włączę te lampy. Jednak się przydadzą chyba. Co? No takie miękkie mega, nie? No tutaj jakieś w sumie same graty takie widzicie. I śmieci w sumie nawet. Bym powiedział bardziej, nie graty. To jest w ogóle chyba to pomieszczenie, co myśmy nim szli. Nie wiem w sumie. Tu za bardzo nie ma jak się dostać, bo tutaj same gałęzie rosną. Nie, to się tak chyba ugina przez te liście same. To takie wrażenie chyba jest, mi się wydaje. No, tak trochę. No dobra, no to już nie ma co więcej wam pokazać w sumie. Wyszło jak wyszło. Dobra, to dzisiaj niestety musimy skończyć ten materiał dosyć szybko. Niestety wyszło jak wyszło, ale jak to mówią, liczą się chęci, nie? No więc nie wiem, no do zobaczenia na następnym jakimś urbexie, ale tu już w Polsce. Bo stąd wyjeżdżamy tak naprawdę za 5 dni. No i raczej tyle, no. Do zobaczenia już w Polsce. Widzimy się na kolejnych filmach. Chcesz pożegnać się z widzami, Maja? Mówię pomachać. Machaj. Też was żegnam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Elo! Dobra, ja już jestem ogólnie na peronie, jak widzicie. Czekam na mój pociąg. No i ogólnie z tym urbexem, no to widzieliście, wyszło dzisiaj jak wyszło. I tak zastanawiałem się, czy dawać w ogóle ten film na kanał. I doszedłem do wniosku, że dam ten film na kanał. Wy już go teraz oglądacie. No, dałem go z tego względu na kanał, że powinniście wiedzieć, że nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli właśnie. Że nie wszystko zawsze, co chcemy zrobić, to się udaje. Nie wszystkie urbexy, które chcemy zdobyć, zawsze się kończą powodzeniem właśnie. Tak jak na przykład ten. Albo tak jak ten urbex, który był w Egiptece, w Tarnowskich Górach, który też nam do końca nie wyszedł, bo musieliśmy stamtąd uciekać. No więc dam ten film na kanał. Dałem w zasadzie już. No i był to urbex dość krótki, no ale coś tam jednak zwiedziłem, no nie? Więc no, to tyle, no. Tak jak już wcześniej mówiłem, do zobaczenia na następnych wyprawach. W sumie już żegnałem się z wami wcześniej, ale pożegnam się jeszcze raz, bo chciałem wam po prostu wyjaśnić tę sprawę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No więc, do zobaczenia widzowie. Widzimy się na kolejnych filmach z inwestycji i na kolejnych urbexach. Siema!